Dzień dobry Państwu. Czerwiec nam się w kinie rozkręca na dobre. Mówiliśmy przed tygodniem z panią Janną Domagałą o tym, co będzie się działo w ramach wszelkich projektów. Teraz już będziemy mówić o premierach kinowych, czerwcowych. Doktor Sylwia Frach z nami. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Tak się zastanawiałem, wie Pani, co to by było, jakby rzeczywiście taki waran z Komodo urósł razy 10. Tak, no, zrobił się, są ludzie też bardzo wysocy, prawda? I taki jeden egzemplarz. Jakbyśmy jako ludzie zareagowali na przykład? No bo to taki jest 4-metrowy gadzina mniej więcej, tak. Nie? I teraz nie tak, pomnóżmy go razy 10, nie? Jakbyśmy się zachowali? Przestraszyłaby się Pani bardzo? Nie wiem, czy bym się przestraszyła. No ale jest Pani na wakacjach i nagle pach z lasu mówi, idziemy na wycieczkę, bo tam są te z Komodo, one są takie tak, spokojne, oczywiście. Leżą sobie, oczywiście. Pach, nic nie wiem. Ale te z Komodo są bardzo agresywne i niebezpieczne. Gdyby mi się tutaj jakiś taki dinozeł pojawił, ale może bardziej przyjacielski, to dlaczego nie? Zawsze jakoś fascynowały mnie dinozaury i ta epoka właśnie dinozaurów. Przypominam, że wtedy ludzie nie istnieli. Niektórzy ludzie mówili, że już wtedy byli, ale wtedy jeszcze nas nie było tak. Na tym świecie. No i właśnie zmierzamy, proszę Państwa, do tego, że przed nami Jurassic World Dominion. I w Stanach Zjednoczonych, Pani doktor, ten film miał roboczy tytuł Arkadia. Zgadza się. Przyzna Pani, że w naszej kulturze z Arkadią to chyba mamy jednak nieco inne skojarzenia, a chyba inne przynosi ta przygoda, która nas czeka w kinie. Mało chyba arkadyjna, prawda? Mało. Tak, to prawda, bo Arkadia kojarzona jest z fikcyjną krainą, która uznawana była przez poetów za krainę wiecznego szczęścia. Szczęścia i piękna. Tak, a tutaj w filmie Arkadia jest to nic innego jak nazwa statku, na którym przewieziono dinozaury na kontynent amerykański. I to właśnie wydarzyło się w poprzedniej części Jurassic World. No właśnie, to chciałoby się rzec, skoro już Pani powiedziała, zacznijmy od początku, bo to za chwilę 30 lat od momentu, kiedy Steven Spielberg ożywił nam kinowo dinozaury. Tak, i to był rzeczywiście... Pamiętam, to było wydarzenie, to był 1993 rok, tak, ta pierwsza odsłona przygód w Parku Jurajskim, no i później oczywiście tak naprawdę powstała nam trylogia, więc powstały kolejne dwie części. No i później ten świat Park Jurajski został właśnie przeniesiony na ten Jurassic World, prawda? Zgadza się, tak. I też, tak. I też nad tą częścią zastanawiano się, czy też nie dać jej trójki, tak, właśnie, prawda? Tak. No to dobrze, no to skoro mówiliśmy o tych ożywionych dinozaurach, to może w takim wypadku takie historyczne pytanie konkursowe, zaskoczmy naszych widzów, może nie wiem co dzisiaj Pani doktor na to. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Którą odsłoną trylogii Jurassic World jest film Jurassic World Dominion? No to trudne nie będzie, bo już wspomnieliśmy, drodzy Państwo. Piszecie Państwo pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Przypomnę, tak jak to zainaugurowaliśmy przed tygodniem, czekają Państwa nagrody, nagrody książkowe, nagrody płytowe w czerwcu. Tym razem właśnie w postaci tych nagród rzeczowych mamy ich wiele przygotowanych dla Państwa i one do Państwa trafią. Czekamy czasnaseans@czasnaopole.pl. Dobrze, wracając do Dominion, to film, na który też długo czekaliśmy tutaj, tak jak przy wielu produkcjach hollywoodzkich, czas się na chwilę zatrzymał ze względu oczywiście na pandemię, natomiast chyba nie zmieniła się w przypadku tej serii recepta na sukces, bo zatrudnienie Pratta, który jest uwielbiany, nie wiem dlaczego w Stanach, ale to chyba związane jest z kolei z inną serią, z udziałem tego aktora, no i później dobrze znani też aktorzy, który kojarzy moje starsze pokolenie, na ten przykład, no i oczywiście efekty specjalne. Tak, zgadza się. I rzeczywiście produkcja została wstrzymana w marcu 2020 roku w związku z zachowaniem oczywiście ostrożności covidowych, ale filmowcy postanowili zaoszczędzić troszeczkę czas
i wykorzystać w postprodukcji ten materiał, który już był gotowy. A że były to sceny w większości zawierające dinozaury, wówczas właśnie ta ekipa od efektów wizualnych mogła popracować nad tymi stworzeniami. Tak, i mamy tutaj znowu Chrisa Pratta, ale mamy również bardzo mocną obsadę żeńską. Między innymi Laura Dern, no tak, która jest zagorzałą feministką i ten film właśnie ma też taki wydźwięk feministyczny. No tak, bo też dinozaury żeńskie też tam biegają, powiem Państwu, po filmowym w cudzysłowie planie efektów specjalnych. Natomiast wracając do efektów specjalnych, to jeszcze chciałem Panią zapytać o chyba taką inną kwestię, jaką będzie kwestia pomysłowości scenarzystów, bo myślę, zastanawiam się, co będzie dalej, że już te dinozaury chyba trzeba będzie wyprowadzić gdzieś w kosmos i szukać dinozaurów na obcej planecie, bo one już tam wędrują po tej Ziemi, więc inwencja scenarzystów jest ogromna. Pewnie jest, ale czy jest to dobry zamysł? Nie jestem przekonana. Muszą Państwo sami się przekonać, bo myślę, że każdy z nas i tak ja z ogromnym zainteresowaniem czekam na to, żeby pójść, skoro wszystkie te filmy obejrzałem, to dlaczego by nie obejrzeć tego? Zwłaszcza, że od początku, jak Państwo śledzą tę serię, słynne Velociraptory robią taką bardzo fajną dinozaurzą robotę, tak, prawda? To prawda? One są, mimo że są bardzo groźne, to jednak gdzieś chyba z nimi sympatyzujemy. I jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem Panią zapytać. Sam reżyser, 45-letni Kalifornijczyk, pracował już zresztą przy tym cyklu i co ciekawe w jego karierze o mało co nie pracował też przy Gwiezdnych Wojnach, więc jest z tej stajni Spielberg Lucas. Reżyser Colin Trevorrow był współtwórcą i reżyserem Gwiezdnych Wojen Pojedynek Losów, ale zdecydował się w 2017 roku opuścić ekipę i wówczas trzeba było znaleźć nowego reżysera, ale ta praca nie poszła na marne, dlatego że w 2019 roku odbyła się premiera Gwiezdnych Wojen Skywalker Odrodzenie, ale zachowano pomysły właśnie z tej odsłony, jaką miał być Pojedynek Losów. No to cóż, wypada nam tylko czekać z zainteresowaniem na ten seans i co ten reżyser rzeczywiście był w stanie pokazać, odkryć nowego. Tak jak Pani powiedziała, tym razem znowu dinozaury przemierzają kontynenty, gdzie już ich nie widzieliśmy. No i no co by nie było, muszą Państwo wziąć pod uwagę, że pożogi trochę będą siały. Co by nie było, w końcu jak to dinusie. Więc chyba mimo wszystko, jak ktoś wybiera się i będzie miał okazję zobaczyć warany z Komodo, to mimo wszystko gdzieś tam troszeczkę z daleka, prawda? Tak. Doktor Sylwia Frach, moim Państwa gościem. Zapraszamy Państwa na nasze kolejne filmowe spotkanie za tydzień.